Dobra, panie trenerze, gratulacje na początek za te 3 punkty. No, można powiedzieć, że Ilanka tutaj dokonała egzekucji trochę dzisiaj w tym spotkaniu. Dziękuję za gratulacje. Tak, powiem szczerze, że pracowaliśmy w tym mikrocyklu typowo pod ten zespół. Wiedzieliśmy, jak oni grają, znamy ich bilans, mamy z nimi ujemny, dlatego dzisiaj bardzo chcieliśmy wygrać. No i to, co ćwiczyliśmy, cała taktyka się powiodła, dlatego zwycięstwo. Można powiedzieć, że ten wynik to mógł jeszcze być wyższy dzisiaj, bo pod koniec pana zawodnicy tak widziałem, że chyba każdy trochę tak w stylu już chciał strzelić bramkę, chciał się tam gdzieś zapisać w tym protokole, jakby zagrali tak jak w pierwszej połowie, czy na początku drugiej, to tutaj dwucyfrówka mogła nawet dzisiaj paść w zmąszynku. Dokładnie. Zależało mi najbardziej na tym, żebyśmy mieli zero z tyłu, stąd też pod koniec staraliśmy się utrzymać przy tej piłce, niekoniecznie na hura do przodu i stąd dlatego wynik mógł być wyższy, tym bardziej, że sytuacji jeszcze mieliśmy sporo. Mnie martwi trochę ta czerwona kartka, głupia, o, nie ukrywajmy. Głupia, fakt, że głupia, no nerwy go poniosły, złapał dobrze wszedł w mecz, złapał falwo w ofensywie, no niepotrzebnie go poniosło, a to jeden mecz, daruję mu. Panie trenerze, 0-6, Syrena przegrywa z Ilanką, no udaje się Ilance ten rewanż za rundę jesienną. No, udaje się, jak najbardziej zasłużenie wygrali, chociaż no, niestety dzisiaj najsłabszym aktorem tego spotkania był pan sędzia. My dzisiaj byliśmy zespołem słabszym, muszę to przyznać, ale no, nie zasłużyliśmy na 6-0, a w momencie, kiedy jest kluczowy moment meczu, kiedy jest dla nas ewidentny rzut karny, pan sędzia daje niby za symulkę zawodnikowi drugą żółtą i gramy przez następne prawie całą drugą połowę w 10, no i taki zespół jak Ilanka no, wykorzystał, zrobił 3 kontry, strzelił 3 bramki, mógł więcej strzelić. No i tyle, gratuluję Ilance. Dzisiaj zagraliśmy słabiej, ale no, panowie, szanujmy się, no, jest mecz dwóch czołowych drużyn, bo tak trzeba powiedzieć, bo też nieprzypadkowo tydzień temu zagraliśmy. Sędzia nie może takich błędów popełniać, bo tutaj no, strata jednego zawodnika na tak długi okres czasu decyduje o losach meczu. No, pierwszy karny dla Ilanki też bardzo naciągnięty, bo zawodnik przewrócił się przed linią pola karnego. Sędzia gwiznął karnego, okej, zdarza się, tak? Ale no, to, co zrobił, dając naszemu drugą żółtą kartkę, no wybaczył tak wysoki wynik meczu, bo pewnie byśmy ten mecz przegrali, bo byliśmy gorzej dysponowani dzisiaj, ale na pewno nie skończyłoby się 6-0. No, pan sędzia naprawdę też musi sobie przemyśleć pewne rzeczy, bo my pracujemy, sędziowie też za to biorą pieniądze i powinni to robić jak najbardziej uczciwie. Ja nie posądzam tu sędziego o nieuczciwość, no ale trzeba trochę więcej biegać po boisku. Panie trenerze, to mecz już nie pytam, bo powiedział pan w zasadzie wszystko jedno pytanie, które chyba zadają sobie wszyscy, nie tylko w Zmąszynku, ale też ci, którzy śledzą Lubuską czwartą ligę. Kiedy wróci na boiska Paweł Dulat? Nie wiem, kiedy Paweł wróci. No, zacznie niedługo trenować. My nie patrzymy tam, kiedy Paweł wróci. Staramy się grać. Myślę, że będą takie mecze, gdzie będziemy schodzić z boiska zwycięzcy, ale dzisiaj no, nie udało się. Taki jest sport. No. Tyle zwycięstw z Ilanką dzisiaj oni sobie odbili. No ale za pół roku może być odwrotnie. Niemniej, jeszcze raz podkreślam, sędziowie dzisiaj nie dopasowali się, może nie, że do poziomu, ale no, popełnili błędy, które wypaczyły tak wysoki wynik.